Dzień dobry, kochani seniorzy. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Ruch Medycyną Seniora, czyli aktywne wykłady ze mną. Ja nazywam się Emilia Biskupik i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Ostatnio mówiliśmy sobie sporo o układzie kostnym. Powiedziałam Wam o tym, jakie korzyści płyną z aktywności fizycznej na ten konkretny układ. Pojawiły się również ćwiczenia, propozycje, które możecie wdrażać swobodnie do swojego treningu, do czego serdecznie Was zapraszam i polecam. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o układzie sercowo-naczyniowym. Odpowiednia aktywność fizyczna jest to bardzo cenne narzędzie terapeutyczne i profilaktyczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Przy nadciśnieniu tętniczym, przy chorobach wieńcowych, przy cukrzycy. Także na pewno aktywność fizyczna powoduje, że zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia chorób niedokrwiennych serca. Jest to bardzo ważne. A każdy okres w życiu człowieka jest dobry i odpowiedni na to, żeby wdrożyć systematyczny trening i aktywność fizyczną do swojego dnia. Odpowiednia porcja ruchu jest to niebywały prezent dla naszego serca, które możemy wzmacniać i wspierać każdego dnia. Serce jest mięśniem, więc tak jak i resztę mięśni naszego ciała, też serce możemy wzmacniać i trenować. Nasz układ krwionośny jest bardzo zapracowany. Jest to zapięty obieg, który zaopatruje tkanki organizmu w substancje odżywcze i w tlen, oddając przy tym produkty przemiany materii, dwutlenek węgla. Jakie plusy płyną z aktywności fizycznej na nasz układ sercowo-naczyniowy? Na pewno oddziałujemy na pracę serca. Wówczas metabolizm i krążenie krwi przyspiesza. Zmienia się również objętość wyrzutowa serca. Naczynia krwionośne rozszerzają się i krew zaczyna docierać do pracujących mięśni i tym samym dostarczać do tych tkanek odpowiednich substancji odżywczych i oczywiście tlen. Dzięki temu zachodzą procesy regeneracyjne w naszym ciele. Gdyby serce mogło mówić, to dla niego na pewno ważne jest bezpieczeństwo. I teraz jeśli w organizmie występują już choroby związane z układem sercowo-naczyniowym, wówczas warto przy konsultacji z lekarzem powiedzieć, że chce się wdrożyć trening i aktywność fizyczną do swojego życia. Na pewno dla bezpieczeństwa oczywiście taką aktywność fizyczną zaprzestajemy, jeśli podczas naszego treningu pojawią się jakieś objawy niepokojące, czyli zawroty głowy, nudności, czy ból lub ucisk w klatce piersiowej. Tak jak już mówiłam na ostatnim spotkaniu, trening musi być dostosowany do każdego z Was, do Waszych konkretnych możliwości. Warto, żeby trening składał się, powiedzmy, z takich trzech części. Pierwsza to jest rozgrzewka, najlepiej około 10 minut. To jest taki sygnał dla naszego organizmu, dla naszego serca, że przystępujemy do treningu, że ciało zaczyna się mobilizować i przygotowywać na aktywność fizyczną. Dalej, druga część to jest już taki trening właściwy, gdzie
wykonujemy sobie ćwiczenia na poszczególne partie naszego ciała. I na końcu trzecia część, która obejmuje relaksację, czyli regulację, czyli uspokojenie oddechu, regulacja tętna, wyciszenie ciała, czyli takie domknięcie treningu. To również jest bardzo ważne. Dzisiaj sobie zrobimy kilka ćwiczeń. Zaczniemy sobie troszeczkę inaczej niż ostatnio, czyli od tego pierwszego poziomu, czyli od leżenia. I przejdziemy sobie przez te poszczególne części. Na początku zrobimy sobie rozgrzewkę, część ćwiczenną i relaksację ciała. Także mam nadzieję, że macie coś wygodnego na sobie. Jeśli nie, to polecam szybciutko założyć. Ostatnio też mówiłam, że warto mieć przy sobie matę i krzesełko. Krzesło nam fajnie pomaga przy poszczególnych ćwiczeniach. Także myślę, że przejdziemy sobie teraz do części praktycznej, gdzie pokażę Wam przykładowe ćwiczenia, z których również możecie skorzystać. Okej. To co? Zaczynamy sobie troszeczkę inaczej niż ostatnio, czyli od leżenia. Biorę sobie głęboki wdech, wydech, ciężar ciała idzie mi w podłogę, relaksuję się i to, co zaczynam sobie robić, to delikatnie uruchamiać ciało i delikatnie się przeciągać, trochę jak na łóżku o poranku, szukam sobie odpowiednich pozycji. Działam bardzo intuicyjnie. I zaczynam się delikatnie przeciągać. W międzyczasie już mogę delikatnie sobie uruchamiać stawy skokowe, nadgarstki, kolana. W ćwiczeniach, które skupiają się na naszym serduszku, bardzo ważny jest przepływ oddechu. Bardzo ważne jest to, żeby nie zatrzymywać swojego oddechu, ale podłączać oddech pod każde nasze ćwiczenie. Ok. Coraz bardziej staje się aktywny, aktywna. I to, co zaczynam sobie robić, to delikatnie rolować ciało na boki. Głowa może być już delikatnie uniesiona, stopy dotykają podłogi. I zaczynam sobie rozbudowywać ten ruch. Czyli stopniowo zaczynam wynosić korpus i z powrotem schodzić w dół, roluję się na drugi bok. Mogę przejść przez całe tutaj koło, na drugą stronę. Hops. Oczywiście, żeby się nie zakręciło w głowie, mogę zmieniać kierunki. Tak, hops i zmieniam kierunek. Usta są delikatnie otwarte, tak, żeby powietrze swobodnie wchodziło i wychodziło. Okej. I powolutku zaczynam wychodzić do góry. Znajduję najlepszą drogę do tego, żeby wyjść do góry. Staję od odcinka lędźwiowego, rol kręgosłupa, czyli to, o czym mówiłam na ostatnim naszym spotkaniu. Ok. Stajemy sobie przodem. Zaczniemy sobie delikatnie rozgrzewać ciało.
stopy na szerokość bioder. Zaczynam sobie od rozgrzewki, pobudzenia ciała, czyli wykonuję sobie teraz takie nacieranko, tak? Rozgrzewam dłonie, trochę jakbym je myła, nadgarstki. Dobrze jest wykonywać ruchy okrężne w jedną stronę, w drugą, tak? Przedramię. Aktywujemy tkankę skórną i mięśniową. Mogę delikatnie uciskać łokieć, ramię. Spróbujcie uruchomić też stopy, tak żeby nie stać w jednym miejscu, ale delikatnie bark, kółeczka kręcę w jedną stronę i w drugą. Cała długość ręki. Przenoszę w międzyczasie ciężar z jednej nogi na drugą. I teraz ręka idzie mi po ukosie, przez tutaj bok. Aha, i zmieniam. Robię to samo dla drugiej ręki. Tak? A w międzyczasie zaczynam aktywować już stawy kolanowe i stawy skokowe. Działając sobie góra, dół, góra, dół. Tak, hops, hops, hop. Troszkę uciskam, budzę ciało. Hop. Przygotowuję do treningu właściwego. I to samo. Przez bok, przez klatkę piersiową. Tak jest. Troszkę żebra, brzuch. I jedziemy sobie do pachwinki. Tutaj, czyli rozgrzewamy to miejsce, też robię kółeczka, troszkę pośladek. W tym czasie, kiedy powiedzmy masuję sobie tą jedną nogę, to przynoszę ciężar na tą drugą, tak żeby ta była swobodna. Kolanko, łydka, kostka, stopa i druga. Druga strona. Kółeczka w jedną, rozgrzewam pachwinkę, pośladek, udo, kolano, łydka, kostka, stopa. Troszkę lędźwia, nacieram. Takie przeskanowanie ciała bardzo fajnie zaczyna rozgrzewać ciało. Idę sobie do odcinka szyjnego, do karku i też delikatnie nacieram do góry, do potylicy. Okay. Jeszcze twarz. Można troszkę poklepać od góry do dołu, od dołu do góry. Ok. Rozluźnij ciało. Zacznij delikatnie naoliwiać kolana, stawy, ruch góra, dół, góra, dół. Troszeczkę zwiększamy zakres tego ruchu, nie skaczemy. To co robię, to delikatnie unoszę pięty i delikatnie schodząc w dół robię plie, czyli uginam kolana i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są takie trochę skoki, ale nie skoki. Ponieważ cały czas trzymam palce na podłodze. Aha. I teraz chwilkę tak pohasamy. Przy tym mam rozluźnioną górną część ciała. Ręce. Swobodnie oddychaj jeszcze chwilkę. No już mi się u mnie aktywują się tutaj mięśnie ud. Robi się coraz cieplej. Okej. Okej. Minimalizujemy ruch. Coraz mniejszy. Okej. Biorę sobie spokojny wdech, ręce przez bok. Patrzę do góry. Wydech, ręce przez bok. Jeszcze dwa razy. Wdech. Spokojny, patrzę, góra, wydech.
Ostatni wdech i wydech, ręce przez bok. Ok. Stajemy sobie na szerszych nogach, czyli taki większy rozkrok. Stopy patrzą tu do przodu, stoją jakby na dwóch liniach. Pilnuję, żeby kolana kierowały się nad stopę. I to, co sobie teraz zrobimy, podpinamy oczywiście do wszystkich ćwiczeń oddech. Wykonamy sobie małe skręty tułowia, klatki piersiowej tutaj. I staram się w miarę możliwości trzymać głowę tak podwieszoną w jednym miejscu. Tak, żeby to nie było coś takiego. Ok, delikatnie uginam nogi w kolanach. I teraz tak, prawa ręka kieruje się do lewego kolana. Wracam. I druga ręka, lewa ręka do prawego kolana. I wracam. Wydech jest, kiedy kieruję rękę do danego kolana, ok? I wdech jest przy ściągnięciu ręki. Zróbmy sobie wspólnie 10 razy, 7 and go i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10, ok? Luz. Zrobimy sobie za chwilkę szybciej. Pilnujcie proszę tylko, żebyście trzymali taki prosty, wydłużony kręgosłup, ok? Zróbmy sobie jeszcze raz 10 razy, ale troszeczkę szybciej. Uwaga, 7 i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Tak jest. Zrobimy sobie trzecią fazę. Tym razem od razu z jednego boku idę automatycznie na drugi bok. Czyli już zakres mój jest w takim obszarze. Ok? 7 i 10 razy go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dodatkowa rzecz. Takie skręty mogę wykonywać również kierując rękę centralnie do boku, tak? Delikatnie jest mocniejszy skręt, tak? Zakres jest powiększony, tak? Także zróbmy sobie 10 razy tego i przejdźmy sobie dalej, ok? Ugięte delikatnie kolana, 7 i go. Raz, dwa, trzy, prosta ręka, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak? Czyli w treningu możecie stosować sobie na przemian. Albo tę wersję, albo tę wersję, albo modyfikować i miksować sobie. Czyli 2, 2, 2, 2. Tak? Ok. Ok, mi się troszeczkę rozgrzał kręgosłup. Znowu luzuję ciałko. Teraz idziemy sobie do ćwiczenia troszeczkę bardziej wytrzymałościowego. Schodzę sobie rolę kręgosłupa, tak jak na ostatnim treningu, i schodzę sobie do takiej deski. Zaraz wszystko pokażę, ale powiem, co jest istotne. Bardzo ważne jest to, żeby nie robić takiej kaczej pupy, ani nie cofać za bardzo miednicy. Czyli te dwie pozycje są niewłaściwe. To, co robię, szukam równowagi w tym. Delikatnie tylko podciągam miednicę pod siebie, zasysam pępek. Tak? I czego będę szukać, to deski, linii długiej z całego ciała. Ok? Pokażę Wam, jak wygląda ćwiczenie. Staję na szerokość bioder. Robię sobie rol kręgosłupa, to co mieliśmy na ostatnim treningu, powolutku. Jeśli nie mogę dalej zejść,
uginam kolana szybciej, tak? Stąd idę sobie do przodu, przenoszę ciężar, hop, dłonie lądują mi pod barkami i jestem w takiej pozycji. I tu jest ważna ta rzecz, że nie robię kaczej pupy, nie podwijam za bardzo też miednicy. Szukam równowagi i wydłużenia. Pięty ciągną tam, głowa ciągnie tam, tak? Chwilkę jestem w tej pozycji, mogę sobie zrobić dodatkowo taki ruch przód-tył, przód-tył. Trzy razy i wracam do nóg i rolem kręgosłupa wstaję, góra, robię wdech, ręce przez górę, przez bok schodzą i rol kręgosłupa w dół. To samo. Zróbmy sobie 5 razy takie ćwiczenie, ok? Jedziemy. Spokojny wdech. Patrzę górę, wydech, ręce schodzą. Rol kręgosłupa. Kręg po kręgu schodzę. Idę na 4. Przechodzę do przodu, do pozycji deski. Robię 3 razy przód, tył. Raz, 2. 3. I wracam. Cyk, cyk, rol kręgosłupa, wdech, wyciągam ciało, wydech, rol kręgosłupa, przód i 3 razy. Raz, 2 i 3. Wracam. Rol kręgosłupa. Wdech. Troszeczkę szybciej zrobimy. Wydech. Rol kręgosłupa. Płynnie przechodzę z jednej pozycji do drugiej. Raz. Przód. Tył. Dwa. Trzy. Wracam. Rol kręgosłupa. Góra. Wdech. Wydłużam ciało. Wydech. Idę przód, przód, tył, raz, dwa i trzy. Wracam. Rol kręgosłupa, góra, wdech, wydech. Ostatni raz schodzimy, rol kręgosłupa, ale tym razem schodzę sobie do pozycji deski, owszem, ale odstawiam kolana delikatnie, łączę duże palce u stóp, kolana delikatnie rozchylone i chciałabym usiąść na piętach. Chwilkę się relaksuję tutaj, wyciągam kręgosłup. Cały czas spokojnie oddycham. I rol kręgosłupa, góra. Okej. Wstaję. Rol kręgosłupa. Cyk, 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 cyk. Okej. Łapię spokojny oddech. W międzyczasie szykuję sobie krzesełko. Ja troszkę odsunę sobie teraz matę. Jeszcze troszeczkę, żeby uspokoić oddech i troszeczkę naciągnąć, wyciągnąć kręgosłup. Staję sobie naprzeciwko krzesła. Stopy na szerokość bioder. Łapię sobie krzesełko. I to, co robię, to odsuwam krzesło. Schodzę do dołu. I zostaję w takiej pozycji stolika. Staram się mieć prosty kręgosłup. Uwaga na tą kaczą pupę. Wydłużam, delikatnie zasysam pępek. Jeśli czuję naprawdę, że nie mogę tego zrobić, zejść do takiej pozycji, to uginam delikatnie nogi w kolanach. A jak nie, to zostaję tu. Delikatnie również tutaj powiększam sobie zakres w obręczy barkowej.
Proste ręce. I to samo ćwiczenie możemy sobie rozbudować. Okay, wstaję sobie. Mogę sobie podsunąć krzesełko. Hop. I to samo ćwiczenie mogę sobie rozbudować i dalej podążyć sobie za delikatnie rozciągającymi ćwiczeniami. To, że robię sobie krok do przodu i robię to samo. Czyli staję sobie w pozycji, gdzie znowu stopy patrzą do przodu i robię to samo. Skłon do przodu. Dzięki temu, że mam nogę jedną z przodu, tutaj mi się naciąga w tej nodze. Czyli chwilę naciągam. Ok. Ok. Wdech. Wstaję. Zmieniam nogę. Cyk. I robię to samo. Wydech. Naciągam. Można również pogłębić tę pozycję, robiąc flex, czyli podnosząc palce u nogi z przodu. Dzięki temu czuję większy naciąg tutaj. Aha. Ok, i wstaję. Ok, to rozluźniam. Teraz zrobimy sobie też jedno ćwiczonko jeszcze takie wytrzymałościowe. I tak jak mówiłam, to jest bardzo ważne, żeby nie przerywać oddechu. Czyli kontynuuję. Siadam sobie na krzesełku, opieram się spokojnie, ale staram się utrzymać prosty kręgosłup. Zadam sobie troszeczkę boczkiem, żebyście widzieli. Kładę dłonie na krześle, ponieważ one mi posłużą, żeby wynosić bardziej nogi do góry i tak, będzie łatwiej wtedy. Tak? Czyli to, co będę robić, na razie zrobimy sobie początek ćwiczenia, które już robiliśmy. To, co robię, robię wdech, podnoszę nogi do góry, wydech, opuszczam. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I to jest pierwsza faza. Druga faza polega na tym, że staram się unieść delikatnie wyżej nogi. Czyli na wdech, robię sobie wdech i staram się wynieść wyżej nogi. Pomogą mi w tym ręce, które dają mi siłę, żeby wyciągnąć, wydłużyć kręgosłup do góry i zrobić miejsce na nogi, żeby wyżej je podnieść. Zróbmy sobie to z 5 razy, ok? I cały czas jest wdech, podniesienie nóg, wydech, złożenie. 7 and go, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech. Jeśli nie mogę podciągnąć zupełnie nóg, zostań w fazie pierwszej, gdzie prostuję nogi i wydech. Okay? Trzecia opcja jest taka, że delikatnie podnoszę kolana. Wdech, wydech. Tak? Delikatnie aktywuję przy tym mięśnie brzucha. Także zróbmy sobie to z 5 razy. 7 and go, wdech. Wydech. Zasysam mięśnie brzucha. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Jeszcze raz ostatni. Wdech. Wydech. No ja trochę czuję brzuszek. I teraz trzecia opcja jest taka, że możecie sobie modyfikować to i zrobimy sobie to teraz wspólnie. Czyli to, co robię, prostuję wdech, wydech, wdech, wydech. Tak miksuję sobie to. Zróbmy sobie 5 razy to. Uwaga, 7 and go. Wdech, wydech, kolana góra, wdech, wydech. Wdech,
Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. I wydech, wdech. I wydech. Tak jest? Ok, no to była kolejna propozycja. Dobrze, wstajemy sobie z krzesełka. Skontynuujemy sobie troszeczkę jeszcze naciąganie i opcje takie. Wstaję sobie naprzeciwko. To co robię, to robię mały wypad do tyłu, czyli noga idzie mi do tyłu. Dzięki temu staram się mieć piętę w podłogę, przyklejoną do podłogi. Dzięki temu naciągam łydkę i achillesa. Delikatnie do przodu przenoszę ciężar, powiększam, pogłębiam zakres wypadu. Dzięki temu tutaj również pachwinę mi się rozciąga. Trzymam prosty kręgosłup. Ok. Będziemy zmieniać nogi przez to, że dołączam nogę z tyłu do przodu w takim przykucu, tak? Czyli przykuc i zmieniam nogę. Hop. Okay. Chwilkę naciągnij, pachwina ciągnie do dołu, pięta w podłogę i zmieniam nogę. Staram się trzymać głowę na jednym poziomie. I zmieniam. I zmieniam. Tak jest. Ostatni raz zmieniam. I wracam. Hop, prostuję nogi. Cyk. Ok, odstawiam krzesełko. Biorę sobie matę, jeśli macie. Zrobimy sobie małą relaksację. Czyli to, co będę robić. Wiecie, żeby nie było widać. O, tak. To, co robię, to rol kręgosłupa, wydech. Uginam nogi w kolanach, szukam bezpiecznego, powolnego, spokojnego zejścia do podłogi. Odkładam się na ziemię. Roluję na plecy. I to, co robiliśmy na początku, czyli robię sobie wdech. Spokojny wydech. Odpuszczam napięcia. Robię sobie wdech. Kolana idą mi do klatki piersiowej. I z wydechem delikatnie dociskam kolana do klatki piersiowej. Głowa leży, łopatka leży, łopatki leżą. Robię sobie wdech, dociągam głowę do kolan. Kuleczka, wydech, odkładam głowę. Stopy na ziemię. Relaksuję. Znowu troszkę leżę. I to, co mieliśmy na początku, tylko dużo spokojniej i wolniej. Delikatnie wyciągam ciało, ręce ciągną mnie w jedną stronę, nogi w drugą, wyciągam, wdech, wydech, relaksuję, wdech, naciągam, przeciągam, z wydechem powolutku szukam wyjścia do siadu. Okay. Usiądź tak, żeby było Ci wygodnie, to mogą być nogi skrzyżowane, mogą być nogi proste, ale jeśli tak siadam, to wydłużam kręgosłup, siedzę dobrze na pupie i zrobimy sobie 5 oddechów,
wspólnie. Hej. I robię sobie wdech. Raz. Wydech. Dwa. Wdech. Wydech. Z każdym wdechem staram się rosnąć, wydłużać kręgosłup. Wdech. Wydech. We własnym zakresie teraz zacznij regulować swój oddech, wyciszyć. Poszukaj normalnego tempa oddechu. Możesz kontynuować relaksację i wyciszanie organizmu, szczególnie jeśli na przykład tętno jeszcze Ci szybciutko pracuje, bądź serduszko, tak, to jest połączone, to możesz kontynuować relaksację, możesz to robić na leżąco, na siedząco, na krześle, ale zachowaj linię długą kręgosłupa, ok? A ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam Was w następną środę, gdzie powiemy sobie więcej o kolejnym układzie i pojawią się nowe ćwiczenia. Tymczasem dobrego wieczoru.